Jestem w Lourdes. To jest święte miejsce, miasto pielgrzymkowe na południu Francji, u stóp Pirenejów. Ta budowla, którą widać za mną, to jest sanktuarium Świętej Matki. I przed chwilą weszłam z mszy. Nie byłam na mszy przez ponad 20 lat i muszę to opowiedzieć od początku, dlatego że przyjechałam tutaj 3 dni temu z zamiarem wędrowania po górach. I rzeczywiście przez 2 dni w cudownej pogodzie i w słońcu wędrowałam po górach w różnych cudownych miejscach. Ale dzisiaj od rana było zimno i padał deszcz. Teraz na chwilę przestało, ale naprawdę było zimno i naprawdę lał deszcz. No i pomyślałam, że zostanę tutaj i zobaczę to, z czego to miasto jest najbardziej słynne, czyli właśnie to sanktuarium. I przyszłam tutaj i było tak zimno i mokro. Weszłam do środka, usiadłam na ławeczce i pomyślałam, że przeczekam ten deszcz. I mniej więcej 10 minut później zaczęła się msza. I pomyślałam, że zostanę. I zobaczę, jak to jest. Dlatego, że ja wierzę w siłę wyższą, w Boga. Nie wierzę w religię i nie wierzę w Kościół. Myślę, że religia została stworzona przez ludzi, żeby spełniać różne potrzeby różnych władców. Ale wiara i siła wyższa istnieją naprawdę. Ale lubię też wchodzić do różnych kościołów i świątyń. Dlatego, że to jest bardzo niezwykłe, dlatego, że do każdej świątyni, niezależnie od wyznania, przychodzą bardzo szczególni ludzie. Tacy ludzie, którzy szukają dobra, szukają ciepła, szukają wsparcia, szukają miłości, szukają światła. I oni tę swoją dobrą, piękną, pełną miłości intencje wnoszą ze sobą do każdej świątyni. I to właśnie czuje się w świątyniach. I dlatego bardzo chętnie wchodzę do świątyń różnych wyznań buddyjskich i hinduistycznych i takich jak ta i innych, które napotkam gdzieś w świecie podczas podróży, dlatego że czuję się właśnie taką niezwykłą moc, którą wnoszą ze sobą ludzie, których łączy coś wspólnego. Łączy wiara, że jest coś więcej, że jest siła wyższa, nadzieja, zaufanie i miłość i chęć dążenia do miłości i do światła. Ale podczas tutaj tej mszy uświadomiłam sobie jeszcze coś bardzo ważnego. Dlatego, że kościoły, chyba w większości miejsc, które widziałam na świecie, są zorganizowane zwykle wokół męskiej postaci, czyli wokół Jezusa. I zawsze jest krzyż, na którym wisi Jezus ukrzyżowany, ale nie tutaj. Dlatego, że tutaj, Lourdes, to jest miejsce, gdzie pewna skromna dziewczyna, córka młynarza, pewnego dnia w świątyni zobaczyła Matkę Boską. I zobaczyła ją nie raz, ale kilkanaście razy. Przez kilka miesięcy matka jej się ukazywała i przekazywała jej różne ważne komunikaty. Więc tutaj, Lourdes, jest całe skupione na postaci kobiety. Dlatego, że myślę, że to jest jedna z takich rzeczy, o których Kościół, również Kościół w Polsce, często zapomina. Nie byłoby tego Boga, do którego wszyscy się modlą. Nie mam na myśli Boga Ojca, tylko mam na myśli, nie jestem specjalistką w tym temacie, mam nadzieję, że niczego nie pokręcę, tak? Ale jest Bóg Ojciec i jest Jezus Chrystus, czyli Jego Syn, który przyszedł tutaj na świat, na ziemię, ale jak przyszedł na świat? Przecież mógłby zostać poczęty przez Ducha Świętego, ale nie. Znaczy, poczęty przez Ducha Świętego, ale mógłby zostać stworzony przez Ducha Świętego, ale nie. On urodził się i został urodzony przez kobietę. Więc dziewczyny, jeżeli kiedykolwiek macie poczucie, że nie rozumiecie, na czym polega wyjątkowość nas kobiet, przypomnijcie sobie to, że nie byłoby Boga, nie byłoby tej postaci, do której wszyscy się modlą, gdyby nie dziewczyna, która urodziła go i dzięki której on pojawił się na świecie. I tutaj, w Lourdes, w tym sanktuarium, centralną postacią jest właśnie ona. Jest taki piękny fresk na ścianie, przy którym jest napisane przez Marię do Boga. Najpierw ona, kobieta, zwykła dziewczyna, nikt specjalny, żadna królowa. Ona dopiero później została nazwana królową. Jest, zdaje się, nawet królową Polski.
to fantastycznie, że władczynią Polski jest kobieta. I to kobieta, która była najważniejszą kobietą, dlatego że dała życie Bogu, gdyby nie ona. Zobaczcie, jak inaczej wyglądałby świat, jak inaczej wyglądałby każdy kościół, bo nie byłoby tej osoby, która jest centralną postacią w wielu kościołach. Więc bardzo się cieszę, że przybyłam tutaj do Lourdes, bardzo się cieszę, że weszłam do środka, bardzo się cieszę, że wysłuchałam tej mszy, która była fantastyczną formą medytacji, odwiązania się od wszystkich myśli, takiego mentalnego i duchowego oczyszczenia. Więc chociaż nie jestem osobą religijną w tym sensie, że nie wyznaję żadnej religii i nie wierzę w Boga, który ma jakieś imię, tym bardziej dzisiaj wierzę w siłę wyższą i wierzę w to, że siła wyższa jest przy każdym z nas i każdego z nas dobrze prowadzi naprzód. I jeszcze chciałam powiedzieć, girl power, dziewczyny, my jesteśmy w tym wszystkim najważniejsze, ale jesteśmy w tym wszystkim najważniejsze, prawda? Jesteśmy w tym wszystkim najważniejsze w nasz własny, kobiecy sposób. Nie musimy o tym krzyczeć, nie musimy o to walczyć, nie musimy żądać, żeby inni przyznali nam rację. My po prostu to wiemy, że jesteśmy wyjątkowe. I z nas pochodzi całe życie i wszystko, co istnieje na świecie. I wiemy to w nasz kobiecy sposób, właśnie taki, że taka jest prawda, my żyjemy w tej prawdzie, niezależnie od tego, czy wszyscy o tym wiedzą, czy nie, czy zgodzą się i czy będą nas wynosić gdzieś wysoko i budować nam pomniki. My to wiemy, dlatego że taka jest prawda. Serdecznie Was pozdrawiam z Lourdes, przed sanktuarium tej dziewczyny, która urodziła tego, do którego wszyscy się modlą. A tutaj wszyscy modlą się właśnie do niej.